Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, jest poranek, jest włoski poranek. My już z Angelką wstaliśmy i trenujemy. Jesteśmy teraz na treningu. Ona cały czas biega, ma takie postanowienie, że biega codziennie, a dzisiaj postanowiła sobie, że weźmie ode mnie trening, że trening personalny 100 zł. 100 zł. Mi się już znudziło bieganie. Bieganie? Wiesz, że trening personalny mi kosztuje 100 zł? To bardzo mało. Słaby trener z ciebie. Zaczynamy ten dzień, Andrzejka za chwilę będzie trenować. No oczywiście nie mogę nic zdradzić z tego treningu, ponieważ niedługo, tak jak ostatnio powiedziałem w filmie, będzie fit dzień na Andrzejki kanale. Jesteś gotowa już na ten fit dzień? Już masz zaplanowane? Tak, chyba go jutro nagram. Naprawdę? Nawet. Tak. Ale obiecaj mi, że będzie jakaś przypowiastka motywacyjna. Ale nie, jak, w jaki sposób? Ja nie rozumiem tego. Tak, jak usiądziesz, ja na początku jest taki kadr, musisz być sama i słuchajcie, kiedyś byłam gruba, kiedyś byłam otyła, tak ładniej powiedzieć, kiedyś byłam otyła, ale wzięłam się, słuchajcie dziewczyny, jeśli ja mogłam, wy też możecie, weźcie się za siebie i powiedz po prostu, co robiłem. Także zaczynamy ten dzień, robię Angelice trening, później pod zobaczymy, drzewkiem. Co się wydarzy. Tak, to jest trening grusza, pod drzewkiem. Czy co to jest? Grusza? Nie, to jest jakiś iglas, tylko na górze myślę, że to są gruszki, to chyba szyszki. Nie, to są szyszki, zobaczcie, wszędzie jest słońce, tylko tu mamy mały cień, jest mi, nie wiem, jest 36. Tak, także jest naprawdę, bieganie jest taka... dzisiaj naprawdę dobrze sobie odpuściłam. Tak, jest tak gorące, że znaleźliśmy sobie troszeczkę cienia. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Ruszamy! 6, troszeczkę niżej dupa. 7, super. Ostatni trucht. Zobaczcie, bardzo się spisała na treningu, naprawdę dała radę. Jestem dumny! Nic, nic, kocham cię. Piąteczka za dobry trening. Brawo. Muszę jeszcze Angelice kupić szczoteczkę, ponieważ dzisiaj rano użyłem jej szczoteczki. Nie tyle co dzisiaj i wczoraj. Rano. I wczoraj. Ale to błąd Angeliki zdecydowany, dlatego że mamy bardzo podobne kolory szczoteczek. Takie kupiła nam. I jeszcze kupić. Ja przychodzę, słuchajcie, i mówię, Luka, moją szczoteczką na pewno nie. Proszę, prezent dziękuję za ciebie. Dziękuję pięknie. Zobaczcie, jak szykują się dziewczyny do udziału w moim filmie. To musi być bardzo dobry film, skoro tak się szykujecie do niego. Nie płacz. Przestań się masać, Halina. Mama mnie tak zawsze ciągnęła, jak do przedszkola mnie czesała. Zawsze o tym opowiadasz. I twoja babcia też, nie? Jak kucyki robiła. Raz w życiu, no może dwa. Może dwa razy w życiu mama mnie moja ścinała. Tak samo reagowałem. Naprawdę? Tak samo i więcej nigdy do niej nie przyszedłem. Nie można po prostu, ludzie z rodziny nie mogą dbać o wasze włosy, no. O kurde, ja nie mogę się pokazać, ja za chwilę się pokażę dopiero w filmie. Staram się jak najdelikatniej. Nieprawda. Tylko muszę je trzymać jakoś, wiesz, bo warkocz nie wyjdzie. Ty jesteś z tych cioć, co boli. Cioć, co boli? Ona jest tych cioć, co boli? Czy ona będzie ciocią mojego dziecka? No właśnie, i będzie tak czesała. Sara. Ty bądź taką ciocią, co nie boli. Ja będę najlepszą ciocią na świecie, więc... To prawda. To tylko takie przekomarzania, tu jakiś widzę. Dobierany, tak? Czy jak to się nazywa? Co? Co to jest? Dobierany. No właśnie o tym mówię przecież. To ta kaminka. Zaraz będą pisać, że jestem niedobra dla Sary. Tak, teraz jest? Nie... Najpierw, najpierw... A to ona mnie tak krzywdzi. Słuchaj, czekaj, musi się skupić. Delikatnie to robię. O, teraz! Jak lalkę. Jesteśmy... A! Przepraszam. Jesteśmy tutaj szybko, usiedliśmy, jesteśmy po treningu, po zakupach i postanowiłem, że dzisiaj, jak na pewno zacząłem mówić, a nie wyjaśniłem wam, dlaczego jestem tak pomalowany, wszystko okaże się na filmie Sary. Angelice się to bardzo nie podoba. Ja ona nie nigdy mnie nie lubi makijażu. Chociaż, no, kurczę, chociaż trudno by było, żeby lubiła. Chociaż to jest mój drugi raz i ostatnio była nawet zazdrosna o to, że mam lepszy makijaż od niej. W każdym razie sobie wpadłem na pomysł, że jak dzisiaj jest dzień taki, że jesteśmy w domu, postanowiłem sprawdzić was, kto wie więcej o mnie. I troszeczkę Sara masz trudno. Troszeczkę masz trudno, bo ja patrzyłem te pytania i raczej faworyzowana jest zdecydowanie Angelika. Tak, starałem się coś tam wybrać. Tak, ale chodzi o to, że nawet pytania są takie, że ciężko, że takie na przykład no dziwne. I raczej faworyt. Co jest? Raczej faworytem jest Angelika, ale szybki challenge, kto zna mnie lepiej. Ustalamy tak, ustalamy, tu jest przycisk. Robimy jak w familiadzie. Ja zadaję pytanie. Ale, no tak, refleks. A nie lepiej dwie ręce? Nie, nie, właśnie o to chodzi. To jest jak w familiadzie przycisk. Pierwsze pytanie. Nie, tak trzymaj cały czas. Dobra, dobra. Pierwsze pytanie. Ile miał lat Luka, gdy pierwszy raz zrobił tatuaż? Sara. Okej, okay, no. 18. Dobrze, 1-0 dla Sary. Ja myślałam, że 16. No 18, kochani. No to i tak byś nie wygrała. Okej. Okay. Pamiętajcie, jak przyszedł z tatuażem. Pamiętajcie, że tu jest igrany refleks, igrana wiedza. 1-0 dla Sary. Nie, daj tak. Dobrze. Nie możesz tu trzymać mnie, nie. Bo ja trzymam. Dobrze. Wiecie co? Nogi, ręce na kolanach. Te, która gra. Gotowa? Tak. Gotowe znaczy? Tak. Nie, Sładek. Dawaj. Ile miałeś do mnie dziewczyn przed Angeliką?
Dobra. Angelika pierwsza była, no. Oficjalnych. Oficjalnych jedną. Dobrze, jeden, jeden. Jedno. Asię miałem tylko jedną, byłem w związku prawie 3 lata. Reszta to były przygody, no ale taki związek formalny to Angelika jest moją drugą dziewczyną, tak naprawdę. Kolejne pytanie. Ale jest super. To ja muszę teraz pomyśleć, żeby było. No patrz, ile ja mam od twojej ręki. Nie kłócić się. Tak, zaczynają się kłótnie Sary z moją Angeliką. O prym w tym. Dobra, dawaj. Nie podnosz tej ręki. Dobrze, teraz ja wymyśliłem sobie. Okej, okay, mam. Kurwa. Jaka była ulubiona bajka w dzieciństwie? Paznokcie! Kto był pierwszy? Sara. Ja. Ulubiona bajka w dzieciństwie. Wiem! Pokémon! Nie. Jak to nie? Tak! No, ale ja teraz wymyśliłem inną i no, o to chodzi. No teraz ja mam szansę. No. Smurfy. Dragon Ball, Goku! A, to Pokémon i Dragon Ball, to samo. Ile lat miałem, jak zacząłem przygodę z siłką? Angelika, bardziej może powiedz klasowy wiek. Wiesz o co chodzi? Do której klasy, bo tak wiem. Miałeś lat 16. Dobrze. No. 16, teraz się zastanowiłem, że 16. Jesteśmy 1-1. 2-1. 2-1 dla Angeliki. Ale dobra, dalej. Gotowe? Tak. Jaki Luka ma rozmiar? Przepraszam. Buta! Angelika! 43. Dobrze! One się boją swojej paznokci, no, to jest najświeższe. Tak, ile i wyszło goli, ale mnie ten piąty już jak. Dobrze, 3-1 dla Angeliki. Ciężko, żebyś ty nawet wiedziała, jak on miała rozmowę. Tak, wiedziałeś? Tak, tak, to no właśnie mówisz. Ja to teraz wszystkie pytania o Dragon Ball, wiecie, było wszystko po. To jest takie pytanie, dobrze. Ile przyjąłeś najwięcej na klatę kilogramów? Powiedziałem pytanie już! No ja chciałam klientę. Ale miałem tutaj rękę! No? Najwięcej, kurczej pomyślę? Dobra? 120. A czego powiedziała 120? Ja bym powiedziała 140. 110. 115. Dobrze, znaczy nie, no ja podniosłem 130 najwięcej, ale w tej, czyli Sara była bliżej. Ja bo tam było, powiedziała 140, a ty 120, czyli mieliście po 10 różnicę. Ty teraz powiedziałeś 110, Sara 115, czyli Sara była bliżej. 2, 3, 2. Rozumiesz? O, ona się denerwuje, tak jak przegrywa. Ale nie przegrywasz, 3, 2, Kolinciu. 3, 2? Trzysz się. To jest ten refleks. Gdyby Luka miał wybrać miejsce urodzenia, jaki to by był kraj? Podoba mi się ta gra. To jest destrukcja paznokci. Kto był pierwszy? Ja! Przecież ja mam i tu mi poleciał. To tak razem byłyśmy. Dobra, to... Nie, musimy wycofać tą grę, bo to jest bolące. Weź mi się ręce. A nie możecie pięściami? To nie! Nie liczy się, okej? Okej, nie liczy się, nadal 3-2. Kasujemy. Dobra, ja muszę czytać pytanie? To było okay, łatwe. Dobra. Gotowe? Tak, patrz, już palce wybiłam. Tak, dalej. Kto jest moim idolem? No, Angelika pierwsza. To ja, Alvarez. Dobrze. Jaki jest mój ulubiony... Ręka na nogę! A najpierw co? Jaki jest mój ulubiony... kanał na YouTubie? Sara. Ten family, ten co tak, rodzina. Tak, Labrand Family. Dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie to nie jesteśmy. Mej logo chciałem powiedzieć 4-3. Bo ja chciałbym różne powiedzieć, więc chciałem ustalić, które, żeby później nie mówić. No faktycznie, ten dobra, też, wiesz o co chodzi, nie? Data mojego pierwszego filmu, Sara. Data twojego pierwszego filmu 24 maja 2015 roku. A nie, 16 roku. 20 maj 2016 rok. Sara wygrała. Którego? 22 czerwca. Maj, czerwiec, a... 2016, no. Pierwsza marka, z którą współpracowałem. Strzelam, o, no, ubrania jakieś. Dobra, nie, ty? Rzeczy na siłownię. Co, ubrania? Rzeczy? Nie. Co? Nie, jakieś tam białka i tak dalej. Dobra, nie. Aplikacje do treningu, moja pierwsza kampania. A... Jeszcze jak dostałem, to byłeś zazdrosna. Mać nogę, rękę na kolano. Kładę. Imię mojej najlepszej przyjaciółki. Remis, dobra. Remis Aspa. Nie! Remis Aspa, ja przysięgam. Aha, dobra. Przysięgam, że remis. No przecież nie masz najlepszej przyjaciółki. Ale no, miałem, no, przyjaciółkę miałem. Ja wiem, mogę ja? Poczekaj. Sara! No nie możesz, bo ja też to znam Sarę. A się zastanawiałaś, ja od razu wiedziałam. Przecież wiem Sara jeszcze, że... Tak, tak, to ona. No, nie mogę powiedzieć. Dobrze, tego. Słuchajcie, żeby ustalić, żeby nie było kłótni w domu, czy możemy ustalić, że jest remis? Może remis. Może podajcie sobie ręce. Wiecie o mnie naprawdę dużo, bo skoro ty nie kłamałaś... Akurat trafiły i mówiłaś... się takie, jak coś się mówi... Pytania? Nie, jak to się mówi, te co grają.
Zawodniczki, zawodniczki, no. Które nie lubią przegrywać. Ja myślę, że dla nas lepiej, że remis. Ja myślę, że dla mnie lepiej niż remis. Także ustalamy, że jest remis. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jesteśmy po nagrywkach, nagraliśmy, był remis, teraz idziemy zrobić przypał Olkowi, ponieważ jest na basenie z kolegami, wyjście totalnie sam. Nie nagrywałem tego na vloga, tylko na Instastories, jak go odprowadzałem. Idziemy po Olka! Zaraz przyjdę, kebab! Jacek się przeraził chyba, idziemy, jak się zobaczy. Idziemy po Olka, on na pewno będzie się wstydził. On na pewno, jak ja przyjdę, Alessandro! Na pewno będzie się wstydził, także idziemy zepsuć mu troszeczkę zabawę z kolegami i zobaczymy, czy... Mogłeś okulary założyć. Zobaczymy, czy się będzie wstydził chrzestnego taty. Na pewno. Czy będzie jednak ze mną. Pokaż, chodź, stań tutaj. Nie, poczekaj. Chodź tu. Nie wiem. Idź tu do słońca. Bo ja chcę pokazać, jak ci się tutaj makijasz. Nie, słońce, no. Już. Jeszcze. Spójrzcie, jaki glow! Zamknij oko. Widzicie to? To jest wszystko praca Sary. Znaleźliśmy Olka, jest na małym basenie. Za czym ci się będzie wstydził? Ja jeszcze kamuflaż, kapturek, wszystko. Póki co powiem ci, że panie dziwnie patrzą na ciebie. Ja bym nie przeszła, panowie też. Zobaczymy zaraz. Olek, chodź na chwilę! Olek, chodź! Chodź szybko, nie odwracaj się, bo już idzie, dobra? Czekaj, nie odwracaj się jeszcze. Dopiero jak tutaj podejdziesz, żebym go złapała. Chodź, zobacz coś. No cześć! O, patrz, nie wstydzić. No przytul się, no. No. Jesteś gejem? Jak zapytam. No jak się musisz kąpać? Ja przyszedłem cię za... Nie, już wychodzimy, Olek. A za chwilkę tylko. Nie, no nie będziemy tyle stać. A poznasz mnie ze swoimi kolegami? Nie? Poznasz? Nie, żartuję. Chciałem tylko sprawdzić, czy się będziesz mnie wstydził. Jeśli nie, to jeszcze sobie zostań. Pisz do mnie, kiedy mam po ciebie przyjść, dobra? Buzi. Daj, wrzuć go. Wstydzi. Ej, i teraz go postawię. Alessandro! Amore mio! Nie rób mu tego. Wszyscy jak się śmieją w basenie. Akcja wykonana, słuchajcie, taki przypał, ja widziałem, jak on się śmiał. Ja cię kocham, tak. Wzięłam go za rękę i mówię, uratuję cię. Angelika od razu wzięła mnie za rękę, ponieważ wszyscy patrzyli na mnie tutaj na basenie, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, bardzo go zaskoczyłem, bardzo był zawstydzony. Jedyne jakie mam, nie, czy to nie są wyrzuty. Ale jak tylko wysłaliśmy mu buziaka, to on, coś tam słyszał, mój kuzyn coś tam. Także on wie, że to jest bek, on pewnie tam wytłumaczył, nie, że on na YouTube, nie, Sara? Na pewno coś tam rozkminił. W każdym razie akcja udana. I druga rzecz jest jeszcze taka, że tam była Sofia, ta moja faworytka, z którą chciałbym, żeby Alessandro był. Więc mam nadzieję, że nie zaszkodziłem za bardzo przyszłości tego związku, że ona nadal będzie go chciała. Ta godzina już idę bez tapety do Olka. Niech dzieje się magia. Dzięki, że byliście. Siema.